Dobra, zaczynaj. Okej, w takim razie witam was bardzo serdecznie. Ja jestem CTSG, ze mną jest Esu. Cześć wszystkim, hej. I zaczynamy sobie kolejny odcinek z Borderlands 2. My musimy co teraz zrobić? Aha, musimy wyjść z tej... z tego pomieszczenia. Pamiętasz, tu nawalaliśmy się z asasynami. I tak. Musimy teraz po prostu oddać misję. Tu już kolesie czekają na nas, także chodź, pomóż mi się lać. Tak, o, widzę, że się zespawnowali. W ostatnim odcinku skończyliśmy właśnie walkę z nimi. Tak, dokładnie. Ale wyszliśmy z gry i... Oni chyba się po prostu spawnują przy... Tak, za każdym razem. Nawet jak się wróci z krainy. W sensie wyjdzie się i się wejdzie jeszcze raz. No. Słuchaj, wiesz co, ja właśnie zdałem sobie sprawę, że słabo stoję z amunicją. Bardzo chętnie. Jak chcesz, możemy wejść do tej fabryki jeszcze raz, tam są automaty na początku, ale nie wiem, czy się znowu nie zespełnią. Nie, spoko, słuchaj, bo w ogóle już nie nawalaj się tam z nimi, teraz będziemy się lać i... Ale oni i tak by nas zauważyli. Nie, bo my idziemy, patrz, do wyjścia tutaj po lewej. To co, uciekamy? Nie, spoko, już jak się lejemy, to się lejemy. Gasy może zmienię na dwójeczkę. O tak, krytyki się świetnie wali. Dobra, poszła beczka. Słodko? Ła. Coś mi sklatkowało niesympatycznie. Dobra. Ja trochę obrywałem od domada. Musi oczywiście na łamo. Ła. Dobra, spoko. Proszę. Nie, jest okej, tylko ja się zagapiłem na broń jak zawsze. Już jestem żywy. Nie mam w ogóle ammo. Dlatego właśnie mówię, jak chcesz, no to się możemy cofnąć, tylko musimy być świadomi tego, że oni się znowu zespawnują, nie? Nie, to pozbierajmy ze skrzynki. Ja tu coś zbieram właśnie ze skrzyneczek. O, jakiś handgun. Nawet spluweczka wypadła. I'm the guy who kills ya. Dobra, poszedł ten. Mój kolega, niewidzialny. Dobra, to zbieramy. Tutaj Eridium wypadło. Ale tu jeszcze koleś żyje, tak w ogóle. Dobra. Poszło. Apteczkę sobie podniosę, ja mam mało życia. Pozbierajmy wszystko stąd, bo kurde. Tak. Bieda, po prostu bieda. Najgorsze, co się może stać, to żeby nam się amunicja skończyła podczas walki, nie? I tylko meli. Tak. I tu jeszcze chyba będą skrzynie, tak, są po tej stronie. Dobra. W zasadzie, czy tu się nie da skoczyć? Nie da się. Dobra. Myślałeś, że jakieś specjalne są poukrywane, tak? No, to czy możesz na... Możesz skoczyć, patrz, ja jestem. Nie tam, a tam, no. Jest coś? Nie ma. Nie, rozglądam się. Może tu gdzieś też nie. Nie, nic nie ma. To teraz proponuję pójść do... tutaj. Do Southern Shelf. Okej, tylko pytanie. A tu mamy dystrybutor pojazdów, to ja już nam wyrzucę. Chociaż najlepszy byłby teleport, ale no trudno, pojedziemy po prostu za mapę. Deploy, proszę ja ciebie. Dobra. I tak, oczywiście czytaliśmy wasze komentarze dotyczące trybów strzelania i czego jeszcze? Strzelania i nie wiem, i strzelania. A to już chyba w ostatnim odcinku wiedzieliśmy o tym, nie? Tak, wiedzieliśmy, że w ostatnim strzelałem tak. z dwóch dział. Spoko. Z tym, że ja wciąż nie odkryłem, który klawisz tutaj jest odpowiedzialny za drugi tryb ognia. Wiem, że raz to zrobiłem, ale to było przypadkowe wciśnięcie klawisza. Czemu z samochodu nie zebrałeś? Znowu ja cię będę nosił, tak? O, cholera. Ech, ty kurde. Czemu wysiadłem? Dobra, to ja cię pokieruję. No spoko. Prosto, będziemy jechać. Prosto. Musisz przejechać przez most, który będziesz miał na godzinie drugiej. W prawo, mocno w prawo. A to już ten! Dobra, ja myślałem, że tamten kolejny. I tu jest ten most. O, ten dokładnie. Jest, spoko. I teraz jedźcie w prawo, za mostem. Czekaj, bo się zaklinowałem. Właśnie widzę. Zaraz będzie okej, zaraz będzie okej. Patrz, jak będzie okej, jak będzie świetnie. Bo będę panikował. Idą małpy. No, jesteśmy zaklinowani. O, ruszyło i... Jest, spoko. Dobra, w prawo. Dokładnie, tak jedziesz. I do końca, aż do szczeliny. No i chyba jesteśmy. Dobra, i teraz w zasadzie musimy jakoś przejść na drugą stronę. To nie jest tutaj. No spoko, chcę tylko małpkę zniszczyć. Dużo ich tu. No shit.
Tak, wywali. Okej, zaraz będzie po mnie, zaraz będzie po mnie. Co mi się amunicja skończyła? O co biega? Nie wiem. Bonerfart, koleś się nazywa Bonerfart. No bo my ich tak nazwaliśmy przecież, nie? W sensie, no, przez nasze poszukiwania się tacy stali. Jeszcze jakieś? No, jeszcze raki, mała małpka i... Raki, oleje tam. Apteczka, spluwa. Zastanawiam się, czemu takie mamy dobre obrażenia, jeśli chodzi o działko z samochodu. Czemu? Ładnie ich zdejmujemy. No, bo działko z samochodu jest... A, że mamy mocniejsze z spluwami, tak? Tak, to jakbym wsiadłem i wiesz, parę naboi i leży taka małpa. No. Bardzo przyjemnie. Dobra, idziemy skakać sobie, tak? Tak, musimy jakoś tam dojść do tego trójkącika. Amo. W zasadzie nie wiem, czy trzeba na dół zeskoczyć, czy górę, bo jak skoczymy na dół, a to będzie na górze, to będzie przejebane. A to musi być gdzieś tam. No to mogliśmy autem w ogóle zjechać, tam sobie skoczyć. Nic by się nie stało chyba, nie? Dobra, ja skaczę na rurę. O kurde, no to ja pojadę autem, na wszelki wypadek, jeszcze się okaże, że nam się przyda. Ej, zajebiście, skoczyłem na rurę i dostałem się do sekretnego przejścia. Widziałem je kiedyś, tylko nie chciałem tam skakać. A tu w ogóle też jest pudło. To jest dziwne. A w pudle? To jest dziwne. Jakie zajebiste rzeczy, to są jakieś mody dla tych... dla ludzi. To ja wywalam to w takim razie. To idzie do wywalenia, to idzie do 52. O cholera. O cholipka. Dobra, tarcze poszły i teraz... Okej, wziąłem wszystkie rzeczy. To co, dołączysz tam do mnie? Tak, jasne. A, no tak, musimy znowu z powrotem na okręt. Czyli co, wracamy wcześniej, tam gdzie byliśmy wcześniej? Tak, bo to są stare misje. To są stare misje dodatkowe. Aha, to po prostu... szkoda troszkę. No bo my wtedy, wiesz, się zagapiliśmy. O, zajebiście zjeżdżasz. No cześć. A za tobą ptaki. Już się tu zaraz odgonię. Oh god. LOL. Okej, zajebiście, spadłem. Wierzysz? Nie, już jestem z tobą. Wszystko w porządku. Dostanę jakiegoś penalty za śmierć? Czekaj, czy ty nie zginąłeś? Tak, zjechałem, spadłem samochodem w przepaść. I dostałem penalty 153 dolce. O, to dawaj, travelu. To smutne. No. Mamy ty w ogóle jesteś świadom tego, prawda, że masz przed sobą taki hologramik mały nad głową czasami? Tak, takie zero jakby. Zero, tak, też czasami, ale czasami są też inne teksty. Momentami są też inne teksty. Na przykład co? Na przykład jak mnie podnosisz, to ci się robi taka emotka z sercem. W taki sensie, XD? Że... Nie XD. Właśnie masz trójkątny nawias i trójkę, nie? W sensie serducho. No spoko. Bierzemy jakieś auto? Jest to jakieś auto? Nie ma auto. No to właśnie nie ma dystrybutora. Obawiam się, że to nie są te tereny. Szkoda, kurczę, że się tak wracamy. Co tu coś lata? Bo coś się szybko przemieszcza. Nie wiem, żebym tutaj był. Wiem, że tutaj byliśmy, ale kurde, nie pamiętam tego. Auć! Au! Kurde, ja nie mam jak trafić. Jebane szybkie szczury, ja ich nienawidzę, nie? Dobra, jedno padło. No, dobra, twoje też debo. Czerwojady. Okej, to czekaj, jeszcze dwa lecą. I wszystkie na ciebie nastawione, widzę. To no ktoś co? Bandyci do nich strzelają, no dobra. No, przynajmniej troszkę mu podropią. To co, mam ich zaczepiać? Mam do nich strzelać? Bandytów? Tak. I tak do nas przylecą, nie? Nie wiem. Znaczy nie. Tak musimy tędy przejść. A nie, możemy sobie tutaj skoczyć. Okej, to idziemy tutaj. Olejemy ich, nie ma się tu co ze wszystkim lać. To jest fajne. Słuchaj, teleskop. Użyłem. Teleskop? I tak, co się stało? Teleskop. Znaczy, nie, luneta w zasadzie, ale pokazało mi... przybliżyło mi na ten domek z góry. No, czyli podejrzewam, że tam jest coś fajnego, co? Tak, ale nie wiem, jak się tam dostać, bo to jest chyba... na skalę. No to może po tym drucie śmiesznym. Myślisz, że po drucie się przejść? To byłoby niezłe. No możemy spróbować, chodź. Spróbujemy. Ale to jest daleko. To co? Dobra. For the sake of ktokolwiek tam. Nie zrobimy tego. Zrobię to dla pieniędzy. Tu się nie da przejść, także już tu pasujemy. Może co? Gdzieś tam na... Gdzie się nie da? Może gdzieś tam naokoło da się przejść albo coś. Okej, mamy pierwszy punkt. Co się zatrzyma, ja zobaczę, co my mamy tak naprawdę zrobić. Clear graveyard, clear pond. Mam po prostu wyrżnąć wszystko w pień. Nic takiego, wiesz. Nic tu od nas nic nowego. Myślenia nie wymaga, tak.
To na szczęście to. Po prostu rusza się napierdala. Exception, jestem tutaj dla ciebie ja, do mnie nie strzelasz. Kto, ja? Tak, ty do mnie nie strzelasz. Dobra. O, tu małpioszki będą. Tak. Ale to są nisko levelowe, także kurde, wiesz co, szkoda, że tu przyszliśmy. To takie marnowanie czasu znowu, moim zdaniem. Zdejmuję. Na jednego heada idą, wiesz? Tak. Reload! Dobra, rzucam granata. Cholera. Uważaj. Bum. Znowu ten koleś. Tak, on nam to chyba wszystko zleca. Dobra. Ja patrzę, czy jest jakieś ammo, czy coś. Zanim dobiegniesz do mnie, to ich tu wykrzyczę. To jest pistolet. Kurde, nie wiem, po co te pistolety podnoszę. O, tablica ogłoszeń. A w ogóle mi się pysie, wystarczy narzekać, że wieżyczki nie używam. Oczywiście macie rację. Przy czym zbindowałem sobie wieżyczkę pod środkowy przycisk myszy, czyli pod scrolla. No i mam nadzieję, że przez to będę tego częściej używał. Co to jest? O, to jest maszyna do zmiany wyglądu. Myślałem, że później. Ale po co? Ja już mam dość tej mojej shellowej. Ja już mam dość wyglądu kraba. Ja mam słabe te skiny, cholera. No ja też nie mam. Chociaż przypaskę na oko sobie wezmę. A co mi tam? Ale wezmę sobie na przykład nowy ten. O, okej. Spoko. Escape. Mi się w ogóle podoba ten taki biały domyślnie, jak tam scrollujesz między skinami, to on się pojawia. Jak teraz wyglądam? Ocen mnie. No, okej. No, wyglądasz spoko, tylko nie gibaj się jak pierdolny rezus. Ja taki jak motocykl. O, tutaj na dole, wiesz? Chodź. Myślałem, że lecisz po prostu, wiesz, na pewną śmierć. Nie, nie tak jak ty. O, za to tutaj są fajne rzeczy. Z tyłu. Koleś się rozpadł po prostu na kawałki. To chyba spoko, nie? Tak. Jest. Takie snajperki to ja lubię. Okej. Dobra, to mamy dwa questy w tym momencie do oddania. Czyli na górze. Aj. Na górze jest ta tablica ogłoszeń. O, to my tam sobie oba zadania oddamy, tak? W takim razie. Chyba. To się bardzo cieszę, to fajnego XP-ka dostaniemy na pewno. Takiego nieprzeciętnie fajnego. Naprawdę myślisz, że fajnego? Zobacz, jakie to było łatwe. No spoko, ale... $3, okej. A ja nie mówię o kasie, bardziej myślę o XP w tym momencie. No to XP mamy 160. Okej. Collect, i accept. Taki karabinek i to przyjmuję go. To tutaj jest. No niestety. Czyli co, musimy spadać do kolejnej strefy? Tak, tylko tutaj mamy teleport obok, więc chodźmy do Sanctuary. Albo do Southern Shelf. Do Sanctuary bardziej, bo zobacz, że mamy tam... No najlepiej byłoby do Southern Shelf. Wiesz czemu? Bo mamy tam jeszcze jedno zadanie poboczne. Three Horns Divide. Ja tam mam zadanie na przykład oznaczone. No to tutaj jesteśmy właśnie. W Three Horns. Nie, jesteśmy w Southern Shell. A to dziwne. Idziemy do Three Hornsa w takim razie, co? Ale ja nie mam żadnych zadań w Three Hornsie. Ja mam. Mogę ci nawet zaraz powiedzieć, jak chcesz. No, jakie? I misje są tutaj. O. Undiscovered Sanctuary. Southern Shelves. Gdzie ja mówiłem? W Trichornie? No. Kurde, nie mogę przeskrolować, wiesz, niestety. No bo nie ma nic wyżej. Nie mamy nic tam. Dawaj ten, idziemy gdzieś indziej. Go to first... No okej, dobra, spoko. No nie wiem, mam pokazane na mapie, że mamy tam zadanie. Anyways, gdzie chcesz iść? To idziemy w takim razie do Sanctuary, tak? Nie, dawaj do Southern, znajdziemy audiologa Hanson Jacka. I zrobimy... Southern Shelf, ale my jesteśmy w Southern Shelf. Fuck. Idziemy do Sanktuarium oddać i pociśniemy normalnie z tymi. Come on. A teraz spójrz na mapę może. I powiedz mi, czy widzisz tutaj jakiś audiolog? Tak, mam. Jest po naszej lewej stronie, idziemy. Okej, prowadź. Widzisz. A tu jest sklep. Widzisz, bo może ja podniosłem zadania, nie, na przykład. Możliwe, ja nie mam niektórych twoich zadań chyba. O, ja tu jest. Mam zaznaczony. A, kudeczkę trzeba przestrzelić. Dzień dobry. Mamy. Szczury uciekły. Dobra. To było fajne. Nobody move. What is the meaning of this? Strasznie mi się ze Star Warsem kojarzy. Czemu? Bo mi się kojarzy.
Rozumiem. Wspieram cię. Okay. Szanuję to. To co? Teleport? Czekaj, ja sobie kupię troszkę amunicji w takim razie. Szelsy. Okej. Okay. Hop, hop, hop. Klasmody, słuchaj, mam dla ciebie chyba klasmoda, ale może to nie jest dla ciebie. Nie, dla Syreny na pewno nie. I mam tak, Gunzerker to też nie jesteś ty. Za to shieldy mam. Z shieldem chyba całkiem spoko teraz stoję. Tak? Okej. Okay. No to ja w zasadzie już... Znaczy ja mam mega, mega zjebany ten... Max co? Health z tego co widzę. Dlaczego niby? Co? No bo ja mam minus 54 do Max Healtha. Aha. Fuse granat, jakieś pierdoły. A gdzie ty masz te mody? O czym ty mówisz? Bo ja wiesz na przykład chyba nie czaję. Ja znalazłem tą skrzynkę, tą co skoczyłem na rury z góry, nie? I tam no. Trzy mody. I to są te mody, w które się wkłada w ostatni kwadracik na dole, czyli w prawy górny. Tam gdzie jest empty. Czaję. Każda klasa ma osobne mody. Na przykład ja mam tutaj dla siebie, ale potrzebuję mieć wyższy level. No. I to daje 20% plus do naszych obu krytykalów. Czyli i dla ciebie, i dla mnie. Aha. Czaisz? Aha. Czyli headshoty na przykład. Spoko. Dobra, chodź do sanktuarium, bo ty się kurde lenisz strasznie. No to dawaj. To ja wybieram, a ty akceptujesz. Okej. Okay. Nawet nie musiałem akceptować. Fajnie. Boże. W połowie dialogu w ogóle z... No bo gdzieś tam mamy. Ja odpaliłem... Szerapy, czy uciekamy? Teleportacja poszła. Okej. Jak się te teksturki doczytują ślicznie. Dzień dobry. Ja tak samo. Dzień dobry, sanktuarium. Tu mamy w ogóle skrzynię, którą przegapiłeś. O, Kenta Ford, to za nim się płaci. Popatrz ty, ciekawe ile. Open. Jeden klucz. Trzeba mieć klucz, żeby to otworzyć, czaisz? Klucz? Tak, klucz trzeba mieć. Złoty klucz. Taki z czachą. What the fuck? Okej. Okay. Uwaga, oddaję zadanie. Uuu, 222, dobra. Wziąłem zadanie, albo raczej oddałem. I tu mam jeszcze jedno do oddania. Tak, tam gdzie jest znak zapytania. To teraz ja oddam. Taki będę. Tablica ogłoszeń jak Wiedźminie. Collect reward. Czemu ty masz czapkę i wyglądasz jak pirat upośledzony? Spierdalaj, ej. Aj. Okay. To ty mi się tutaj przykurczasz i do pały przymierzasz. Ale ja mam. W ogóle ładny pistolecik dostałem. O, jeszcze coś dostaliśmy. Mhm. To ja chcę shotgunca, albo shielda, albo shotgunca. Shotgunca chcę. Pistolecik. 60, 35. Okej, ja sobie go wypróbuję w takim razie. O kuźwa. 60, 35, no dobra, spoko. 35. No, the fuck, ja momentami nie mogę obsłużyć się w tym tutaj śmiesznym czymś, wiesz? A co robisz teraz? Okej, okay. O, poszło, jak się cieszę. Jaki masz problem? Nie mogłem przenieść pistoletu, wiesz, z ekwipunku do slotu tego, którego używam. Okej, okay, słuchaj, mamy trzy nowe zadania. Ja sugeruję, żebyśmy podnieśli wszystkie trzy i zobaczymy, do których nam najłatwiej będzie pójść. No, wszystkie są w Southern. Więc znowu musimy wrócić do tego samego miejsca, w którym byliśmy, wiesz? Okej, okay. O, jest Claptrap. Dzień dobry. Co ty chcesz, chłopaczku? Okej. Okay. I'm willing to jump through a few hundred hoops. Claptrap has surprise for you. Doktor Zed. Update, tak? O, a to ciekawe. Jaki update znowu? Co się właśnie stało? Minion? Słyszysz go? Tak. Zajebiście. Jezu. You shall dance for my enjoyment. Ostatnie zrobię. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Właśnie to robię. Dobrze? Zatańczę ci taniec moich ludzi.
Taniec zgodowy. I shall dance you a dance of my people. Chodź tu. Lagi, Jakie lagi? Chodź tutaj. No, mi coś przylagowało. Tu w ogóle mamy tutaj zadanie jakieś. To jest zajebiste. A, to jest chyba skrzynka, w której można przechowywać, wiesz? Mówisz? Ja się zastanawiam, jak się dostać tam, do questa. To jest taka skrzynka, jak w Diablo na przykład była. No, spoko, spoko. Możemy myślę, że tędy mamy wejść, tędy chyba możemy wejść. To zadanie. O, znowu. Znowu to samo? To jest to samo, ja już to widzieliśmy przecież. Zed, wiesz co? Może dlatego, że to samo zrobił? Może dlatego, że wcześniej ty tam byłeś, a teraz ja. No co ty gadasz? Tak mi się wydaje. Bullshit. Niemożliwe. Okej. Dude, będę prowadził operację. Tak? Naprawdę? Tak. Okej. To ty masz miecz. Czekaj. Jezu, dude! Go. Close enough. Close enough, Elidium wyszło. Pojebie jeden. Noże. W ogóle paszło... Co w ogóle jest z tym typem? On się świeci i wygląda jak Kratos, nie? Nie zabiłem. A to jest Kratos, zobacz. Gdzie? Spójrz mu się na twarz, on jest Kratosem. Kto? No, Kratos jest Kratosem. Faktycznie świeci się. Dude. Zabiłeś go, a teraz mu bezcześcisz w ogóle zwłoki. Nie, zabiłem go po prostu nożem i on powiedział, że close enough, więc operacja została wykonana. No to się cieszę bardzo, patrz, tutaj mamy... Tu masz klasmodę, jeśli cię to interesuje. A tu możemy questa odebrać. Co, u klaptrapa? U klapa. Okej. Słuchaj. No dobra, on cały czas gada o swojej skrzynce, w której ale, możemy chować rzeczy. To są ale to jest jakieś dziwne, wiesz, bo on coś mówi o tym, że mimo, że nie przynieśliśmy mu tego, co mieliśmy mu przynieść, to on zdecydował się nagrodzić mnie, coś tam. Mam wrażenie, że... Że robi nas w konia, nie? Nie, że po prostu coś się zjebawszy. Mam wrażenie, że coś tu się regularnie jebawszy z uwagi na to, że czasem ty ponosisz questa, czasem ja. Nie, to w jedynce w ogóle można było, każdy mógł podnosić quest i quest był wspólny. Okej, okay. A jaki numerek ma ta wersja gry? Jeden. A, widzisz? O, chyba nie było. Coś tu się rypie mocno. Tego nie było. Tak, nie było tego. My tu byliśmy, przechodziliśmy koło niej nawet, ale scenki nie było. No i dobrze. Penis. Wiedziałem, po prostu wiedziałem. I też się nasunęło, tylko ja się kontroluję. Ja tego nie powiedziałem. O, wiesz co, pralki znowu są tam otwarte. Mam wrażenie, że jeśli wykonamy u niej zadanie, to ona otworzy nam te drzwi. O te. Tak, też mi się tak wydaje. Gdzie jesteś? Tu koło ciebie. Przy niej. Mam halucyny jakieś. Take the iridium shard to Patricia Penis. Anyways. Dobra, dostaliśmy nagrodę i zobaczmy, czy faktycznie teraz się odblokują drzwi jakimś dziwnym cudem. Nie, nie odblokowały się, przykro mi. Może czas strzelić w zamek. Głupie. No, nie wiem, może musisz 100 magazynków tam wypieprzyć. Może rzucę granat. Nie, szkoda. Tut, śmigaj. Przelazłem przez zamknięte drzwi. Nie, jestem w drzwiach. Czaj, jeszcze byłem w drzwiach. Tak. To jest claptrap, to jest prawdziwy claptrap. O Jezu. Gdzie biegniesz? Gdzie biegniesz? Dobra, chodźmy gdzieś. Dobra. Co Rolandowi? Znowu czemu w ogóle... w połowie tego dialogu poszło. A czemu z nim? To będzie dziwne. Oj, to będzie dziwne. Chyba. Tak. Nie wkrywano. Nie lubię takich scen. Tylko na Rowindani. Markus. No refunds. Boże. Nocz. Okej. Amunicja, dobra, pogadamy z typem.
Aha, tak. Fajny ma akcent. To ten ruski. My już z nim gadaliśmy chyba gdzieś przez coś, albo jego audiologów słuchaliśmy. Tak, to jest ten koleś, który tutaj jest, to ten Stalin jest. Z tych automatów. Faktycznie, przecież on tutaj się bronią zajmuje. No. O, będziemy... trenować. Masz swoje stanowisko, zajmij ja swoje. Okej. No chyba poszło. Trzeba go spalić. Nie, Quest. Musimy podnieść questa. Albo cokolwiek tu się dzieje. Okej. Okay. Strzelam Buheada. Szok. Wow, wow. Mamy go zszokować. Masz coś do szoka? Nie, niezbyt, ale zaraz zobaczę. Może mam faktycznie coś. No ja obawiam się, tak, że nie mam. O, to super, mam. To weź mu strzel i wywołaj szoka. Dobra. A ja zobaczę, czy teraz ja coś się mam. Zszokuje koleś. Dobra. Zarąbiście, odbieramy questa. Teraz ty coś chyba masz, wiesz? Jakąś nową broń dostałeś. Nie, ja mam. Chociaż nie, to bez sensu. My nie dostajemy tej broni, mamy ją po prostu mieć. Ja dostaję, nie. Nie, on mi daje tę broń. Masz? Tak. No to weź mu tam przywal. A, to resist jest, nie, to nie. To w takim razie coś innego. No dobra, ja patrzę w takim razie. O, mam. Mission Weapons. Corrosive to jest kwasowe, wiesz? To co ja mam. Tak, spoko. I love corrosive weapons. No one pewnie działają na wszystkie mechaniczne, nie? Najbardziej. Clan House Slag Works. Czym jest slag? Nie wiem. Swag? Swag. To pewnie o swagę chodzi. Shoplifter. Nazywa shoplifter. Okej, uwaga, jedziemy. Wiem. To jest to fioletowe gówno, co wybucha z beczek. Tak, no to są pewnie wszystko te same. Mhm, to takie jakby beczkowe pistolety. Tak, tylko że my go jeszcze mamy lać. A, czaisz, o co chodzi? Mhm. Mamy teraz zmienić na normalną broń. Tak. Szkoda, że go nie słuchamy, bo podejrzewam, że to było ciekawe. I pouczające. Ja słucham drugą półkulą. Wow. Ale dobrze, że nam to wyjaśnił, bo przynajmniej już teraz wiemy, jakie są typy, bo chyba pokazał nam wszystkie, nie? Tak, i powiedział, co na co działa, że na roboty i opancerzenie tak, dokładnie. I tak dalej. Znaczy, no wiadomo, że nic z tym questa nie masz kolejnego, nie ma. A można się kupić coś fajnego? Na pewno się da, tylko ja nie, na przykład nie chcę. A ja sobie sprawdzę. To idę odebrać kolejnego questa, ale wracając do tego, co mówiłem przed chwilką. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, oczywiście. Że to często można poznać po samej nazwie kolesia, nie? Od razu jest widać tak naprawdę, czy on jest w ogóle jakimś elementem, nie wiem, czy to mrozu, czy to ognia, czy czegoś innego. To po prostu się rzuca w oczy, nie? Tak, i to ma dodatkowo jeszcze taki kwadracik z kolorkiem. 86, 106. O kurde. Dobra, jestem już w sumie gotowy. Koleś sprzedaje Rocket Launchera, masz ochotę? Nie, dzięki. Przydałby ci się, może byśmy zginęli. Okej, head to Dr. Marcy Slayer. Czyli mamy normalnego, poważnego questa, tylko że właśnie wskoczyło mi 30 minut i podejrzewam, że nie wykonamy tego questa i trzeba go będzie zostawić na kolejny odcinek. Co ty na to? Okej, a gdzie on jest? Tutaj u doktorka. Nie, tak? Nie, w sensie u doktorka był quest, a sam... A gdzieś idzie iść, tak? A sam ten jest poza sanktuarium, nie wiem jak teraz... Tak, mamy... tak, Medical Mystery jest w Three Horns, a w Southern mam jeszcze 3. Plus jeszcze we Frostburn, ale Frostburn zrobimy na koniec. Dobrze, no to do Three Horns pójdziemy tak po prostu w kolejnym odcinku. Tak, no to dobra, to chodź gdzieś tu na plac. Jesteś na placu? Jesteś. Dobra, i tu się możemy pożegnać w takim razie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie kolejnego odcinka z Borderlands 2. Widzimy się już niedługo, gdzie w odcinku, w którym wybierzemy się do doktora Mercy, czyli doktora Litość, tak? Nie Litość.
Nie wiem. Boże, mercy. Kurde, mam na końcu języka. No, mercy to litość. No litość, no ale to chyba jest lepsze polskie słowo, ale... Doktor litość, brzmi fajnie. Ufam. No. Na pewno konkretnie niż Doktor House. Nad nami. Dobra, to dziękuję wszystkim za oglądanie. Na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Pa, pa. Wkurza mnie ten...